Realizacja. FBI szacuje, że 80% przestępstw popełnionych w Stanach Zjednoczonych można połączyć z gangami. Członkowie gangów zabijają w obronie terytorium, zabijają, aby przeżyć. Bilans tej ciągłej walki to setki śmiertelnych ofiar rocznie w samym Los Angeles. Członek gangu najprawdopodobniej nie dożyje 25 urodzin. Szacuje się, że w Los Angeles do gangów należy 40 tysięcy osób. 4 tysiące to kobiety. Kobiece gangi w Los Angeles. Witamy w Los Angeles, drugim pod względem wielkości mieście Stanów Zjednoczonych. Między gwiazdami Beverly Hills, bajkowym światem Disneylandu, a królestwem surferów Santa Monica rozciągają się dzielnice, gdzie rządzi przemoc i bezprawie. South Central, Echo Park, East LA. Przynależność do gangu oznacza wierność pewnym zasadom. Lecz ile są warte, skoro życie znaczy tyle co nic? To 594, ale ja trzymam z 50. Daj czadu. Zawracaj, nie zwalniaj. Mogą nam naskoczyć. Kit Kat wyjebała 594. Powiedziałam olać 594, zostaje w 50. Powinnam pochlastać ci cyce. Dlaczego wróciłaś do gangu? Bo jestem naćpana. Ale serio, po co w ogóle wpakowałaś się w ten syf? To proste pytanie. Nie dlatego, że się naćpałaś. Ja nie wstąpiłam dlatego, że się naćpałam, ani dlatego, że chciałam zaszaleć. Tu chodzi o coś więcej. Zastanów się, dlaczego w ogóle to zrobiłaś za pierwszym razem. Matka należała do gangu i powtarzała: nie zastrzelili mnie, nie zaćgali i nie poszłam do paki. Chyba wiem, co mówię. A ojciec? Nie znam go. Mojego prawdziwego, biologicznego ojca. Ale stara zadbała o następców. Nie ufaj starej. Wściekła się, gdy pierwszy raz kupiłam zioło. Mówiła: tylko nie ćpaj. A ja i tak olałam. Teraz jej to wisi. Czasem tylko mówi: przestań wreszcie jarać, ale dopóki nie żygam w domu, ma to wszystko gdzieś. Najpierw się wściekała, szukała mnie i w ogóle. Teraz to olewa. Trudno, stało się. Nic już nie poradzi. Ja zaczęłam, kiedy umarł tata. Wtedy wszystko olałam. Nie jest łatwo. Masz oczy, masz uszy. Sama widzisz, że nie jest słodko. Co dzień giną niewinni ludzie, niewinne dzieci. Dzieciaki umierają za nic. Nawet nie muszą należeć do gangu. Giną, bo komuś coś się nie spodobało. Chłopak, bo był czarny. Ja, bo za bardzo się umalowałam. Tak to wygląda. Nikt nie obieca ci jutra, zwłaszcza jeśli komuś podpadniesz. Mnie to wisi, bo każdy i tak kiedyś musi umrzeć. Na chuj się tym przejmować. Co nie znaczy, że chcę ze sobą skończyć. Ale wciąż wracają myśli, po co właściwie żyję. I tak niczego nie osiągnę. Accomplishing shit.
I have no feelings. Nie mam uczuć. Wisi mi, co czują inni. Życie dało mi w kości, teraz olewa mi wszystkich. To jedyny sposób. Każdy musi radzić sobie sam. Czy komuś na mnie zależy? Tylko rodzinie i kumpelom. Ja też je kocham. Kocham je, bo to moje kumpele. Resztę olewam. Życie. Chcę po prostu żyć. W tym momencie to dla mnie najważniejsze. Jeśli umrę przed nią, kiedy będzie mała i zostanie beze mnie, tak nie może być. Chcę żyć najdłużej, jak się da. Przynajmniej do momentu, kiedy już sama sobie poradzi. Jeśli nie, wolę nie myśleć. Nie chodzi tylko o mnie. Kiedyś robiłam wszystko dla siebie. Kradłam samochody dla siebie. Obrabiałam samochody, domy. Oskubywałam jeleni. Myślałam tylko o sobie. Nie obchodziło mnie, co wtedy czuli oni i ich rodziny. Obrywałam, strzelali do mnie. Albo sama musiałam strzelać do innych, żeby pokazać, że się nadaje, że znam zasady. Tu obowiązuje mnóstwo reguł. A jeśli ich nie przestrzegasz, pożałujesz. Na co się patrzysz? A gdyby dorosła i ktoś by ją zapytał, skąd jesteś? Powiedziałaby, że nie należy do gangu, ale oni znaliby jej mamę, więc i tak by ją sprali. To cię śmieszy? Oberwałaby za to, kim jestem. Dlatego przestałam wychodzić z domu i nie pokazuję się z nią na ulicy. Jest całym moim światem, rodziną. Będę jej pilnować. Musi być wierna temu, co i my, czyli gangowi. A to nie jest w porządku. Życie nie gra uczciwie. Otwórz. Ale cuchnie. Nie zamykaj. Ekstra. Jakby wyszło od kosmetyczki. Zajebiście. Ja mam błyskotki i jej też się należą. Będzie elegancka jak mama. Nie odzwoniłaś. Wiem. Zawsze przyłazisz bez powodu. Właśnie, że mam powód. Raya? Niech jej się przyjrzy. Jakaś ty duża. Pokaż mi się śliczna. Jesteś rozkoszna. Hi, adorable. Adorable. I'm trying to learn so bad.
Wszystko może pójść nie tak. Wiele z nas utraciło najbliższych. Możemy stracić życie, kropka. Ale jeśli mocno trzymasz się Boga, z czasem zaczniesz też wierzyć w siebie. W przytłaczającej większości wychowałyśmy się w tym samym środowisku, w tych samych kręgach, jedna obok drugiej. Kochamy się, możemy na sobie polegać. Jest dobrze czy źle, możemy na siebie liczyć. Dziś wystarczy, że włożysz ciuchy w niewłaściwym kolorze i już cię zabiją. Ktoś zginął, bo jakiś gang zabił członka innej grupy, więc musieli się zemścić. Jedno jest pewne. Wrócą i zabiją. Często słyszę odgłosy strzelaniny. Prawie nie ruszam się z domu. 95% of the time. Dziewczęta jadą na tym samym wózku co chłopcy. Rywalizujące gangi strzelają też do dziewczyn. Dlatego boję się, gdy słyszę strzały, a jej nie ma w domu. Wyglądam przez okno, wyzwaniam. To nie jest normalne. Okolica jest niebezpieczna? Tak. Bardziej niż za czasów mojej młodości. Ja niczego bym nie zmieniła. Byłoby tylko gorzej. Niech chłopaki mają miejsce, gdzie mogą świrować. Giną niewinni ludzie. Nie znasz dnia ani godziny. W każdej chwili ktoś może otworzyć ogień na ulicy. Wyskakujesz po zakupy, a nie wiesz, czy wrócisz żywa. Najchętniej śledziłabym każdy jej ruch, ale nie mogę. Nie słuchają nas, bo wiedzą, że nie wolno ich bić. Jeśli doniosą na policję, pójdziemy za kratki. Dzieciaki robią, co chcą, póki nie wpadną w tryby machiny. A dlaczego mielibyśmy to rzucić? Nikt nie odejdzie z gangu, dopóki sam nie będzie tego chciał. Tylko po co? Tu przynajmniej jesteśmy u siebie i ze swoimi. Nie każdy musi żyć, jak Bozia kazała. Nie mieszkamy w bajkowym świecie. Taka jest rzeczywistość. Życie jest do dupy. Wszystko zależy od ciebie. Życie jest ciężkie, a szkoła jest okropna. Uczę się, żeby dostać papierek, ale jej nie znoszę. Pilnuję, żeby skończyła szkołę i tylko się modlę, żeby nie wpadła w prawdziwe kłopoty. Albo nie zginęła. Więcej zrobić nie mogę. Sądzisz, że wstępując do gangu pomagasz rodzinie? Nie wiem. Niby jak? Gang nie ma nic wspólnego z moją rodziną. Wspierasz ją? Chodzi o jej przynależność do gangu? Tak, oczywiście.
Gdybym jej nie akceptowała, musiałabym ją wyrzucić. Niektórzy tak robią. Jeśli dziecko kręci się przy gangu, wyrzucają je na zbity pysk. Ja bym nie potrafiła, zwłaszcza, że wiem, do czego to prowadzi. A Alfons tylko poluje na dziewczyny bez domu. To najszybsza droga, żeby zostać prostytutką. Cześć. Co słychać? Gdzie się zatrzymałaś? Nazywam się Kit Kat. Jestem z 94. To twój numer? Jeśli mówisz poważnie i rzeczywiście chcesz zarobić, możemy pogadać. La Briette, tak? Zapisałaś? Właśnie zdobyła kolejną dziwkę. Dziewczyna jest kompletnie zielona. Wyszkolę ją, jeśli tego chce. Wyślę ją na próbę na naszą ulicę. Niech parę razy się po niej przejdzie. Mówiła, że chce zarobić. To dziwka, a ja mam wyszukiwać kandydatki i kierować je do mojej szefowej. Jest z 94 i odpowiada za dziewczynki. Wyślę nową na ulicę, gdzie można zarobić setki zielonych. Niech pojedzie do Hollywood, najara się i będzie grać. Trzeba tylko czekać i uważać na pieniądze. Wolę być stręczycielką niż dealerką. Psy mogą zgarnąć dzikę 5, nawet 10 razy, a ona potem i tak wraca na ulicę. Dalej na siebie zarabia. A dealer? Złapią go z byle działką i zapuszkują na parę lat. Nie rozumiem, dlaczego rządowi nie przeszkadza, że dziwki się puszczają. Nie ogarniam tego. Ale jeśli tak można zarobić, to nad czym się zastanawiać? Będę szukać dziewczyn, które chcą się puszczać. A jeśli nie potrafią, są głupie. Dziewczyny w ogóle są głupie. Nie umieją ani zarabiać, ani oszczędzać. Dlatego potrzebują kogoś takiego jak ja. LDACG, bitch, you know what's up. I'm cocking shit back and putting your chest in your dirt. Knocking the bitch, putting her on her... I'm hooping up. I don't give a fuck. I'm turned up, fuck Bay 7, Blonde 7, mini skirt, killing them. On Hoover Street, no. I'm turned the fuck up, I sock out, I'm throwing. F1, I keep shooters up top in the F1. A lot of bad bitches begging me to F1. But I'ma eat them rat bitches when the chef come. Throw some fresh ones. More talent in my motherfucking left thumb. She ain't a Nicki fan, then the bitch deaf dumb. You ain't my son, you my motherfucking stepson. Nie mówisz gościowi, że go kochasz, jeśli nic do niego nie czujesz. Miłość to wielkie słowo. Tak samo jak nienawiść. Zajebiście kocham swoją córkę. Świruję za nią. Rodziców też kocham za to, że mnie urodzili. I moje rodzeństwo. Narzeczonego też kocham. Pobierzemy się za 7 lat. A dla mnie miłość to ściema. Jesteś z kimś długo, zaczynasz coś czuć, zakochujesz się i wtedy zaczynasz go rżnąć. Wiem, że córka zawsze będzie mnie kochała. Zawsze. Wierzysz to? A co myślicie o nienawiści? To wielkie słowo. Już w Biblii napisali, nie będziesz nienawidził, bo pójdziesz do piekła. Nikogo nie nienawidzę. Nie można nienawidzić życia. Dostałaś je. Serio. Życie to życie. Na nim wszystko się opiera. Świat.
Powiedzieć wam, kogo nienawidzę? Złodziej. Nienawidzę dziwek. Bachorów, nieudaczników. No, nienawidzę skurwieli. A najbardziej męt. Ci najbardziej mnie wkurwiają. Teraz już nie można wychodzić z domu po 7. Serio. Musimy się spotykać za dnia. Nocą robi się ostro. Wychodzisz na ulicę i w potobie. Podobno Bóg umarł za nasze grzechy. Gdyby ta cipa nie zerwała jabłka, żylibyśmy w raju. Jak sobie wyobrażałam przyszłość, gdy miałam 15 lat? Po prostu żyłam. Zanim zaszłam w ciążę, życie było jedną wielką imprezą. Imprezowałam, piłam, ćpałam. Próbowałam zwrócić na siebie uwagę. Spałam z kim popadnie, biłam się. Pokazywałam, że nadaje się do gangu, bo ze mną nie ma żartów. Nie ustępuję kroku innym. Wtedy zaszłam w ciążę. Miałam 15 lat i wyobrażałam sobie, że moje życie będzie wyglądało jak w operze mydlanej. Najpierw dramaty, ale wszystko skończy się dobrze. Ślub, dom, żyli długo i szczęśliwie. Tymczasem chodziło wyłącznie o seks, a ja żyłam w świecie marzeń. Nic z tego nie wyszło. Nic. To był tylko sen, a raczej koszmar. Wskakuj. Widzisz tego łebka? Typowy czolo. Ojciec do ciebie napisał. To pocztówka. Mężczyzna z trzema różami. Wręcza ci kwiaty. To znaczy, że cię kocha. Należałam wtedy do gangu. Odwiedzałam ją czasami. Nie ćpałam, to wielka różnica. To jest o wiele późniejsze. Uśmiecham się, ale kto wie, o czym myślę. Kiedy w wieku 15 lat zostajesz matką, nie potrafisz być rodzicem. Nawet siebie jeszcze nie znasz. Dopiero później, po tym wszystkim, co przeżyłam, dojrzałam. Dziś mogą wykorzystywać przeciwko mnie to, co robiłam w przeszłości. Nie poświęcałam córce tyle czasu, ile należało. Ale teraz jestem z nimi, chociaż to trudniejsze. Potrzebują mnie, a ja ich. Wszystko się zmieniło. Nie zrezygnuję z córek.
Wierzę w nie i mam nadzieję, że wyrosną na porządnych ludzi. Good people. Najważniejszy gang w okolicy? Liczy się tylko Vini. Tylko oni. Barrio Nuevo Estrada. Osiedle czynszówek. Też się tam wychowałam. Strach było się przyznać. Kiedy ktoś na ulicy pytał, gdzie mieszkam i powiedziałam, zaczynali mnie gonić, wygrażać nożem. Chociaż miałam 11 lat. Co im przeszkadza, że tam się urodziłam? Lubię wiedzieć, co się dzieje. Zawsze będę czuła więź ze swoją dzielnicą. To moje święte miejsce, gdzie mogę być sobą. Wracam, bo wiem, że tu jestem bezpieczna i ludzie mnie pamiętają. Wiedzą, kim jestem. Próbowałam się zmienić, ale zawsze znalazł się ktoś, kto mnie zgnoił, wyciągał przeszłość. A przecież miałam marzenia, stawiałam sobie ambitne cele. Chciałam zostać zawodową sportsmenką, bokserką. Ale moje marzenia legły w gruzach i jestem skazana na to miejsce. Lubisz podkreślać swoją kobiecość? Tak, czuję się atrakcyjniejsza. Odkrywam swoją kobiecą naturę, bo wcześniej byłam chłopczycą. Wszyscy tutaj wciąż traktują mnie jak chłopczycę. Nie zauważają we mnie kobiety. Dopiero kiedy się odpicuję, szczęka im opada. Co? Crazy? Zachowujesz się jak dziewczyna? Śmieszy mnie to, ale i też mile łachocze próżność. W okolicy jest dużo ładnych dziewcząt. Ja też chcę się podobać. Miło mi, gdy słyszę takie uwagi, sympatyczne komentarze. Wtedy myślę sobie, nie jestem taka ostatnia. Nie chcę ciągle być twarda, agresywna. Wolę, żeby traktowali mnie jak księżniczkę. Wiele próbowałam zmienić w swoim życiu, ale przeszłości nie wymarzę. Odsiedziałam wyroki za wyłudzenia i kidnapping. Najpierw trafiłam do więzienia dla młodzieży. Długo tam kiblowałam. Wlepili mi 8 lat. Wyszłam jako dorosła. Skończyłam 21 lat, a nie miałam pojęcia o normalnym życiu. 2 lata później urodziłam pierwszego syna. Marzyłam o bezwarunkowej miłości i wykorzystywałam go. Wszystko przez moje problemy z jego ojcem. W końcu odeszłam. Nie potrafiłam dostosować się do tego, co się działo. Nie miałam żadnej rodziny, więc zostawiłam tam syna i wróciłam tutaj, do swoich. Żałujesz czegoś?
Pewnie. Nie jednego. Wszystkie szczęśliwe chwile trzymam zamknięte w swojej szkatułce. Wszystkie są zamknięte na klucz. Gdyby dokąd miałabym je zabrać? Pogrzebałam je tutaj, w swojej dzielnicy. Tu powinny być bezpieczne. Are they really A czy są? Fuck no. Nie, kurwa. Kocham swoją dzielnicę. Co z tego, że pełno tutaj gli? Niech się bujają. Pokazałabym im fiuta, gdybym miała. Ale się najarałam. Zrzucamy się. A będziesz grał? Nie. Stuk, puk, jest tam kto? Przyszli z Łódź. Chcecie, żeby wasze córki musiały bronić swojego terytorium? Jakieś świry nie będą straszyć nas bejsbolami. Nie u nas. Jesteśmy rodziną. Psy otoczyły dzielnicę. Wszędzie słychać syreny. Parkują nawet tutaj. Chcecie zobaczyć prawdziwą rozróbę? Jedziemy! A wy czego tu szukacie? Jesteście tutejsi? Tutaj rządzi Vini, a ja jestem crazy. Coś cię śmieszy? Nie? I dobrze, bo to nie jest śmieszne. Najarałeś się i myślisz, że jesteś gość? Przecież widzę dym. Nie jestem ślepa, czwoku. Przestań się tak cieszyć, bo to moja dzielnica. Pierdolone gnoje. Tego nie nagrywajcie. Idziemy. Szybko. Muszę mieć przy sobie to maleństwo. Nikogo nie chcę straszyć, ale ta zabawka wywołuje respekt. Nie muszę nikogo zastraszać ani grozić, bo wiem, że ja tutaj rządzę. Kiedy widzą dziewczynę z kałachem, robią się maleńcy.
Czują się jak zera, jak nic. Baba zjawia się u nich z taką pukawką? Czyli już nic nie znaczą. A wtedy zaczynają się bać. Gdyby ktoś próbował grozić moim dzieciom, wtedy by zobaczyły, że mama potrafi to i owo. Nie chcę, żeby dzieci się mnie bały, ale muszę im pokazać, że mama wie, jak je obronić. Zwłaszcza, że coraz więcej kobiet wstępuje do gangu. Facetów jest mniej, za to kobiet coraz więcej. Boisz się śmierci? Nie mogę teraz odejść. Muszę jeszcze załatwić parę spraw. Wcześniej tak nie myślałam, ale teraz wiem, że gdybym umarła, dzieciaki by się zmarnowały. Dziś nikt nie powie o mnie dobrego słowa. O tym, co robię, jak mieszkam, jak wychowuję dzieci, jaką matką jestem. Nie zrobiłam nic dobrego. Jestem jak wszyscy tutaj. Narkotyki, strzelaniny, bójki, patrolowanie dzielnicy. Kompletne zero, gówno. Dlatego nie jest łatwo. Próbuję udowodnić ludziom, że się mylą. A samej sobie, że mogę zmienić się na lepsze. Tutaj, na tej ziemi. Nie jestem jeszcze gotowa na śmierć. Nie chcę umrzeć. Nie zgadzam się. Ben? Chcesz, żebym była twoją mamą? Tak? Wprowadzisz się, kiedy załatwię mieszkanie? Tak. Kochasz mnie? Jak bardzo? Bardzo. A może nie kochasz mnie, tylko za mną tęsknisz? Tęsknisz, tak? Chcesz, żebym cię przytulała? Ja tęsknię. Brakuje ci tego, jak łaskotałam cię po karku? Przysuń się. Dlaczego się na mnie gniewasz? Nie zrobiłam ci nic złego. To przeze mnie. Bo kiedy się urodziłeś, myślałam tylko o sprzątaniu, gotowaniu dla twojego taty. Uganiałam się za nim. I oddałaś mnie do babci? Nie. Oddałam cię, bo kiedy byłeś malutki, siostra wyrzuciła mnie z domu. Nie chciałam, żebyś mieszkał na ulicy. Spędziłeś tam ze mną 2 dni. Nie mogłam się tobą opiekować, więc poprosiłam babcię. Nie mogę liczyć na rodzinę jak wasz tata. Gdybym miała dobrą mamę albo dobrą rodzinę, moglibyśmy mieszkać zawsze razem. Ale nie. Nazwałeś mnie senior? Skoro mama jest facetem, to kto jest twoim ojcem? Ty. Ja? Jestem waszym tatą? Pierwsze słyszę. Ostrożnie. Jest za mały na taką grę. Wiem, że mnie kocha. Ale chyba najbardziej brakuje mu mojej obecności. Za rzadko się widujemy. Odsuwa się ode mnie. Wiedzą, że byłam w więzieniu. Wiedzą, że tata jest na zwolnieniu warunkowym. Wiedzą o wszystkim. O narkotykach też. O tym, że nie są dobre. Stracili naiwność.
Moi synowie nie są naiwni. W tym wieku nie powinni tyle wiedzieć o życiu. Ale nie zmienię tego. Adam, rzuć się po piłkę. Musisz naprawdę się wyciągnąć. Chciałam dać dzieciom inne życie, ale na dzień dobry mają przerąbane. A ja nic nie mogę na to poradzić. To nie w porządku. Na każdym kroku przemoc, strzelaniny. Mają przejebane. Nie chcą, żebym wychodziła po zmroku, bo to niebezpieczne. W nocy boją się, bo słychać strzały. W tamtej okolicy strzelaniny są na porządku dziennym. Dzieci się tego boją. Bardzo ich kocham. I cholernie tęsknię. Czasem aż chce mi się wyć. Nieraz odbija mi z tęsknoty. Albo się wściekam. Tak strasznie mi ich brakuje. A nikt mi nie mówi, co u nich. Niełatwo to znieść. Potrzebuję ich. Myślę, że tylko to trzyma mnie przy życiu. Gdyby nie oni, już dawno bym nie żyła. Policja w Los Angeles bada okoliczności strzelaniny, w której zginął jeden czarny nastolatek, a drugi został ranny. Już w dzieciństwie trafiliśmy w tryby machiny. Jak mamy się z niej wyrwać? Wielki brat patrzy. Ludzie żyjący na przedmieściach tego nie rozumieją. Im wpojono wiarę w słuszność tego, co robi rząd. Ja zrozumiałem, że rząd nie zawsze kieruje się naszym interesem. Rząd to gang. Kongres też. Każdy ma własną klikę. Nie każdy musi stać się produktem otoczenia, ale każdy potrzebuje pomocy, żeby się zmienić. Pieprzyć gangsterów. Niech mnie zabiją. Przyjdzie tu policja? Niech się bujają. Komu dajemy forsę? Long legs. A teraz się jaramy. Będziemy się jarać. Uciekłyśmy, bo jesteśmy szczwane. Nic nie widzieli. Dzwonili 2 godziny temu. Na ulicy trzeba mieć mocną psychikę, bo jeśli jesteś słaba, zjedzą cię żywcem. Nie żartuję.
Ja byłam dorosła, od kiedy skończyłam 12 lat. Wtedy sama zaczęłam kupować sobie żarcie, ciuchy, organizować sobie lokum. Tu nie chodzi o wiek, tylko o to, co masz w głowie. No i trzeba walczyć o swoje. Jeśli nie umiesz się bronić, jeśli nie potrafisz się bić, wykorzystają to bez litości. Baby są wredne. Będą szukać zaczepki, żeby sprawdzić, czy jesteś silna. Wiem, co mówię, jestem jedną z nich. Serio. W tym świecie nie masz przyszłości. Mówię poważnie. Gang nie daje przyszłości. Skończysz w jednym z dwóch miejsc. W więzieniu albo na cmentarzu. No to twoja przyszłość. Szczerość, lojalność i szacunek. Tylko to się dla nich liczy. Jeśli tego nie masz, nikt nie będzie cię lubił. Nikt ci nie pomoże. Taka jest prawda. A ty tylko się okłamujesz. Myślisz, że jeszcze się zmienisz? Chciałabym. Mam nadzieję, że zmieni się na lepsze. Kiedy? Nie wiem. Ale wierzę, że się uda. Gdybym mogła coś zmienić, urodziłabym się w innym stanie, jak najdalej stąd, gdzie wychowywałabym się w normalnym domu, bawiła się Barbie. I tyle. Mam mnóstwo tatuaży, ale ich nie widać. Pochwal się swoimi. Easty, a tu 53. Widzicie? To moja córka. Ma na imię Princess. Widać? Zrobił mi się siniak na mojej księżniczce. Na szczęście nie boli. Wracaj, Kac. Trzepiesz tam konia, czy co? Chcemy kogoś przelecieć i to raz, dwa. Wracaj. Bad luck, chciałabyś mieć dziecko? Pomyślimy, jak się dorobimy tych milionów. Po co mi teraz dziecko? Później też. A ty, Trey Bang? Nie. Już ma, po co jej następne? Jedno mi wystarczy. Jest u ludzi. Nie moi, u innych. Hello? What that shit do? Co mam zrobić? Dał mi. Powiedziałam, że potrzebuję forsy. To na towar. A to na resztę. Ile jest dziewczyn? Będą potrzebne trzy. Gotowe? Wyjdę za dwie minuty. All right.
Szybko, póki nie boli. Dlaczego przerwałaś? Diabeł nigdy nie śpi. It's in your blood. Masz to we krwi, w genach, w duszy. Nie pozbędziesz się tego. Każdy sam musi zapracować na swoją reputację. Będę najmocniej się bić. Najgłębiej wbijać nóż. Najcelniej strzelać. Nie możesz przegrać. To wojna, a każdy chce zwyciężyć. I tak bez przerwy. Walki między gangami nigdy się nie kończą. Istne ludobójstwo. Co roku ginie całe pokolenie. Przynależność do gangu ma cenę, którą ty zapłacisz, nie gang. To ty będziesz odsiadywać wyrok. Czasem trudno zapłacić tę cenę, czasem łatwo. Zależy. Nie wiem, gdzie teraz mieszka ta ćpunka, która nosiła mnie przez 9 miesięcy. Chyba w Arizonie. A dawca spermy? Nie mam pojęcia. Gdzieś w Los Angeles wyciąga z ludzi forsę. Na tym się zna. Nie rozmawiam z żadnym z nich. Dlaczego? Ojciec miał wpłacić kaucję. Molał mnie, więc przestałam się do niego odzywać. Jestem na nich wściekła, bo nigdy nic dla mnie nie zrobili. Sami nie wiedzą, co stracili. Nikomu nie wierzyć. Kolejna lekcja, którą daje Getto. Nie polegaj na jednej osobie, bo kiedyś cię wystawi. Nie ufaj krewniakowi, nikomu. Zdradzi cię ten, którego najbardziej kochasz. Zadźga cię albo zastrzeli jak psa. Nikogo nigdy o nic nie proszę. Ufam tylko sobie, bo ze sobą pójdę do paki, ze sobą się urodziłam. Nie miałam bliźniaka. Przyszłam na świat zupełnie sama i sama umrę. Tylko na sobie mogę polegać. Ja jedna siebie nie zawiodę. Miłość, nienawiść, jedno i to samo. Kochasz, nienawidzisz. Miłość przynosi ból. Miłość to potężne słowo. Dlatego go nie używam. Miłość sprowadza śmierć. Dlaczego? Bo granica między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka. Nie jednego żałuję. Tego, że dałam się postrzelić. I tego, co robiłam innym. Żałuję wszystkiego, co straciłam, a czego już nie odzyskam. Dużo tego jest. Straciłam niejedną kumpelę i niejednego kumpla.
Czasem czuję, że w ogóle ich znałam, bo teraz odczuwam ich brak. Ale wiem też, że czasu nie cofnę. Pewnych rzeczy nie da się naprawić ani zmienić. Trzeba po prostu iść dalej i nie myśleć. Przez gang przewijają się świry, mordercy, złodzieje. Każdy chce zostać dostrzeżony. W dzielnicy jest więcej chłopaków. Wszystko chcą robić sami, żeby pokazać, że są facetami. Królami zoo. To wszystko jest głębsze niż się wydaje. Nie kochają, bo nie potrafią. Nikt im tego nie pokazał. Ich gniew nie powinien dziwić. Są wściekli, bo nie potrafią kochać. Co wczoraj robiłaś? Zapierdalałam aż do 7 nad ranem. Wyobrażasz sobie? Paliłam Janka za Jankiem, żeby wytrzymać. Byliśmy wszędzie. Jakieś dwie przecznice stąd zaczyna się terytorium wrogów. Pięć przecznic w tamtą stronę też. Jesteśmy w samym środku. Należymy do 50. Połowa ze 100 to 50. Więc siedzimy w samym środku. Jak myszy. W dole pełnym węży. Zabijają ludzi? Czy zabijają? Jasne, że zabijają. Nie wiem, kto to robi, ale co dzień ktoś ginie. Wczoraj zabili następnego. Żadna nowina. Co dzień jakiś czarnuk wzdycha. Normalka. Wojna gangów. To znaczy, że nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie twoja pora. Tak to wygląda. Kiedy wstępujesz do gangu, wiesz, że tak to się kończy. Każdy kiedyś musi umrzeć. Kiedyś wybije twoja godzina. Nikt nie chce umierać, ale to i tak nikogo nie ominie. Tak jest życie. Jeśli złapie cię wróg, nie ma zmiłuj. Dlatego, kiedy ty kogoś złapiesz, też nie znasz litości. Witaj w prawdziwym świecie. Wróciłam. Przestań tak pykać Janka. Podziel się. Boicie się czasem? Nie ja. Hi guys. Tutaj wróg możecie zaskoczyć na każdej ulicy, w każdym sklepie. Nie można się bać. Tylko czasem, kiedy jestem z dzieckiem.
Ale poza tym nie boję się. Mój ojciec tu się urodził, wujek też. Wszyscy moi bliscy i znajomi należą do tego gangu. Więc to chyba normalne, że ja też. Kiedy będę starsza, awansuję w hierarchii i wtedy to ja będę się wysługiwać innym. Gdyby próbowała się urwać, choćby próbowała jakichś numerów, ciąg będzie rżnąć chłopaków za balon. Nie odejdę. Jeśli zdradzisz gang, już po tobie. Avalon nie lubi kapusiów. Ale trzeba uważać, bo robi się gorąco. Z którym gangiem walczycie? Z każdym. Pieprzonych gejów od 40 po setkę. Wszystkich od pierwszej ulicy do nachos. Skate'ów, Silianów, siódemkę. 11, wszystkich. Nienawidzimy każdego. Avalon albo nic. Czyj to wóz? To pieprzony Tiny Cisco. Nie chciałam co dzień wracać do domu, więc się urwałam. Nie mieszkam już ze starymi. Tak jest lepiej. Jestem tu, bo mi odpowiada. Za szybko dorosłam. Boję się śmierci. Nie chcę umierać. Ale jeśli przyjdzie moja pora, trudno. Niczego się nie boję. Wojna to wojna. Boję się tylko śmierci. Szłam sobie ulicą i nagle zaczęli strzelać, więc próbowałam uciec. Trafili mnie. Uciekałam jeszcze szybciej, żeby znów nie dostać. Nic nie czułam, dopiero później zaczęło boleć jak diabli. To mnie kręci. Teraz mam powód, żeby wrócić i się mścić. Czytasz mnie? To mnie kręci. Chcę wrócić i tym razem im pokazać, co potrafię. Staje taki przede mną i mówi, a ty czego tu? No to mówię, jestem zawalony, z nami nie ma żartów. Ten jest idealny. Wsuwasz go sobie za stanik i nikt ci nie podskoczy. W kieszeni na tyłku masz zapasowy magazynek. Najlepsza spluwa dla dziewczyny. Czego znowu? Spierdalaj. Wystawiłeś mnie, skurwielu. Nie chcę cię znać. Rób co chce, mi wisi. Zamknij się już, sam się zamknij. Powiedz tej suce, żeby szybko zapierdalała, bo znowu ją dopadnę, jak za pierwszym razem. Siedziałeś w pace, gówno wiedziałeś. Jestem za Avalon Creep, pogoniłam sukę. Więcej tu się nie pokaże. Jeszcze dopadnę ją i ciebie. Co mi zrobisz? No co? Spierdalaj, tylko mnie wkurwiasz. Odwal się. Pokażę ci, co potrafię? Tak, żeby zabolało? Wiesz, że umiem. Znam się na tym. Jestem szybki.
Głupie suki. Co im odbija tym kretynkom? Dobra. Pogrywaj sobie ze mną tak dalej. Widzisz, ja mu przysięgam na Boga. Na Avalon. Pokaż się, suko. Dostałaś za swoje. Wypierdalaj. Ja nic nie zrobiłam, żebym cię tu więcej nie widziała. Czego ode mnie chcą? Wynocha, żebym cię tu więcej nie widziała. A ty dokąd? Masz w torbie mój towar. Wypierdalaj. Nie. Nie zadawałam się akurat. Wynocha. Ogłuchłaś? Spierdalaj. Wynocha, suko. Musiałyśmy jej przylać. Podobno chciała zostać gliną. Ja mówię normalnie, sam się drzesz. Ty wrzeszczysz, to ja też. Dobra, głupku. Po co się tak wkurzasz? Tylko mnie nakręcasz. Co powiedział? Że teraz on jej przywali. Miłość jest dla ciebie ważna? Czasem. W rodzinie, ale nie z przyjaciółmi. Kogo kochasz? Siebie. Balowałam ze znajomymi z dzieciństwa. Upiłam się. Zasnęłam. Jeden próbował mnie wykorzystać. Chcieli mnie zgwałcić. Potem na górę przyszli inni znajomi. Zaczęli się bić.
A kiedy przyszedł mój chłopak, powiedzieli, że to ja chciałam się z nimi rżnąć. Kłamali. Wtedy mnie sprał. Jak to w ogóle możliwe? Nie można zaufać nawet tym, na których myślisz, możesz polegać. Tych, z którymi ponoć możesz czuć się bezpiecznie, powinnaś najbardziej się bać. Istne szaleństwo. Ale nie dam się. Jest jak jest. Tylko nie zapomnij o towarze. Okay, bye. Zaraz będą. Położysz się? Powinienem? Bebe. Porządny towar. Cudowne uczucie. Gliny? Policja Los Angeles. Śmigłowiec policyjny. Gettowy ptaszek. Są tu codziennie. To pewnie ona. Yeah. Hello. 51. What's up, babe? Jak leci? Właś. Hey, it is what it is. Also, ¿y por qué no me compraron una a mí? Muchas par de pocas. Well, you want a candy? Chcesz cukierka? Jesteś twarda? Tak. No te enojes. La violencia. Kocham nóż. A jak dźgnęłaś tamtą w kark? To było najlepsze. To nie jest ciężkie, tylko stresujące. Bardzo. Nie chcę tak spędzić całego życia. Za miesiąc powinniśmy już mieć swoje mieszkanie. Jeszcze zbieramy forsę. Mam 21 lat. Jestem spod znaku panny. Należę do gangu. Niestety. Czasem żałuję. Myślę, gdybym do niego nie wstąpiła, żyłabym inaczej. Ale to wszystko twój własny wybór. Sama decydujesz.
Jeśli chcesz należeć do gangu, a równocześnie chodzić do szkoły, to da się zrobić. Wszystko w twoich rękach. Jeśli czegoś chcesz, zrobisz to. Jestem skonana. Chcę odpocząć. Zmarnowałam sobie życie. Po co mi był ten gang? Wojny gangów. Mogłam cieszyć się dzieciństwem. Ale nie chciałam. Wolałam dorosnąć. Być od razu dorosłą. I tak się stało. A teraz? Czasem zachowuję się jak zgorzkniała starucha. To po prostu głupie. Chciałabym założyć rodzinę. Chciałabym wychodzić z domu i nie zastanawiać się, którą ulicę wolno mi wybrać. Nic z tego. A gdybym miała dzieci? Nie będę mogła odprowadzić ich do rogu, bo ktoś mnie zastrzeli? Pieprzyć to. W jakim wieku wstąpiłaś do gangu? 13. Miałam 13 lat. Jest dobrze, bo żyję i mam faceta, którego kocham. Życie nie podaje wszystkiego na tacy. Jedną widać wyraźnie, drugą słabo. Dwie kreski. Jedna ciemna, druga jasna. Co to znaczy? Spodziewam się, czy nie? Chyba powinna być tylko jedna. Tak. A są dwie. Nie jestem gotów na dziecko. No to szacunek. Teraz zacznie się odpowiedzialność. Znaczy, nie wiem, co powiedzieć. Zobaczę się. Chce mi się śpiewać. Cholera, dziecko. Cholera, będę mamą. Co teraz czujesz? Jestem szczęśliwa, choć tego nie widać. Oby to była dziewczynka. Bardzo bym chciała. Moja córeczka, oby wszystko się ułożyło. Cieszę się, że Edwin mnie nie zostawi. Będę miała dziecko. Nie rozumiem, dziewczyn nic nie cieszy. Ale ja się cieszę. Może nie okazuję, ale... Naprawdę się cieszę. Ja myślę.
Którędy właściwie przebiega granica między miłością a nienawiścią? Nadzieją a żalem? Dobrem a złem? Najpierw mówiły o miłości. Miłości, której każda szukała na swój sposób. Potem opowiadały o przemocy, w której widzą jedyne narzędzie przetrwania. Tłumaczą sobie, że inaczej nie da się żyć. Życie to syf, powtarzają. Nadzieja jest dla innych. Dla tych, którzy żyją normalnie. One zaś, narażając życie, mocniej czują jego smak. Więc zostają. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Jarek Łukomski.